witajcie z tej strony Wędkarstwo, to co kocham. No i dzisiaj opowiem wam o moim sprzęcie wędkarskim. Trochę go mam. Powiem tak, przedstawię wam dzisiaj wędki, przynęty. Macie już film z przynęt. A dzisiaj wam pokażę tylko wędki, jakie używam. Zaczniemy od mojej wędki polodowej. Conger Noritz i 70 cm długości. To można powiedzieć, że ją sam zrobiłem, ponieważ ta część ota jest tylko ta część jest tylko obcięta, bo była ta wędka połamana. To jest od mojej wędki Feder. Można wyginać jak się chce, więc naprawdę to jest spoko wędka na podlodówkę. I właśnie mam film, na którą właśnie na tą wędkę łowię, więc pewnie już ten film oglądaliście. Ale zobaczymy. Mam jeszcze dwie wędki w domu u siebie, bo teraz jestem u babci i u babci mam te wszystkie wędki, wszystkie wędkarskie rzeczy, bo ten film nakręcany był u babci. Zaczniemy teraz do mojej ulubionej wędki żywcowej, to jest... Jest to wędka Conger Alivio. 360 cm długości. Mam ją już dosyć długo, ponad 2 lata. Tak jak widać, ten kołowrotek będzie w spinningówce. Żyłka będzie ta właśnie żywcowa, tylko dam inny cięższy kołowrotek. No i ta wędka jest przeznaczona tylko na żywiec. No, tylko na żywiec, więc tak ona się prezentuje. I ma. Teraz idziemy tą wędkę. Dostałem od kolegi. Jest to wędka Primea Blondosa i ma 500 cm długości. Wędka też jest bardzo fajna, leciutka, no i długa. Powiem wam, że dzięki niej nie muszę kupować sobie bata, choć miałem kiedyś, ale miałem też taką historię, że bat połamał się przy zarzuceniu. Połamał się i jedna końcówka była u mnie w ręce, druga była w stawie. I wtedy wzięła ryba i ta końcówka latała, tutaj ryba wzięła. Spławik jest i końcówka za tym. To tak spławik był w wodzie, a końcówka jako spławik robiła. I tak teraz tej wędki tutaj nie mam, ale lecimy do następnej. To jest moja wędka ulubiona. Kupiłem sobie ją za 250 zł. Aspirado The Sport 480 do 40 gram wyrzutu. Używam jej tylko do spławika. No i jest bardzo fajna, też leciutka. To trochę jest mniejsza niż ta, no ale powiem wam, że mi pasuje. Ma kołowrotek taki jak zresztą tamta różowo-biała. Ma taki na zapięcie do kołowrotka, nie takie zwykłe z pokręcanym, tylko jak nie wie ktoś, to się to otwiera, jak jest w ten sposób. Jak tak jest zamknięte, bierze się tutaj dwa palce do góry i rozmiar kołowrotka. I później, gdy mamy już dociśnięty, zamykamy i się nie rusza. To jest bardzo fajna wędka. No i jeszcze takie dodatkowe, moje krzesło. Zaraz je zobaczycie. Dostałem go w prezencie, zamykany i ma jeszcze, tutaj jest jako plecak,
A tutaj jest, można sobie, a tutaj jest plecak jako też taki, można go nosić, tutaj coś wziąć, jakieś saszetki wędkarskie czy coś. Po złożeniu zajmuje dosłownie tyle, ile są moje buty. To jest wędka, to jest tamta wędka, co właśnie mówiłem, gdy byłem jeszcze u babci. To jest właśnie to wędka Carbiomax Feather 390 do 150 gram wyrzutu. Używam ją tylko do metody połowu gruntowej, czasami tylko na żywca. Zresztą widzieliście mój pierwszy film, ona tam wystąpiła. No i tak, i teraz tak, ta wędka jest, używam ją tylko do gruntu, czasami sobie ją wezmę na żywca, właśnie na żywca, na spławik, ale to rzadko, tamta od żywca to jest tamta, co wcześniej mówiłem. No i tak, to jest, tak jak już mówiłem, przepraszam, że się powtarzam, ale naprawdę ciężko jest mówić do kamery, bo łapię taki stres, że nie wyobrażacie sobie. No i tak. No i tyle, no. Ma do 150 gram wyrzutu, więc daleko idzie. Lecimy do następnej wędki. Dobra, teraz to tak. Przechodzimy do mojej najulubieńszej wędki spinningowej. Jest to wędka spinningowa Jackson Micro Spin 2,70 do od 1 do 8 gram wyrzutu. Ona jest przeznaczona na łowienie spinningowe i łowię na nią okonie, także szczupaki i sandacze. No i powiem wam, że jeszcze na nią nigdy nie łowiłem. Musi stracić tak zwane swoje dziewictwo. No i zobaczymy. Jest naprawdę leciutka. Bardzo mi się podoba. No, powiem wam tak. Mam do niej dwie szczytówki. Szczupakową i okoniową. Dzisiaj to już koniec, dziękuję za uwagę, zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz, co o tym sądzisz, no i w ogóle. Aha, i przepraszam, w niektórych momentach wystąpiły takie mryganie jak w tej chwili, no ale niestety, bywa, mam kiepskie oświetlenie, więc zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i na razie, cześć.